Dzień dobry, trochę niespodziewanie. Postanowiłem też nagrać filmik poświęcony wydarzeniom politycznym, chociaż to poniedziałek, a nie piątek. Dlaczego? No być może on się ukaże we wtorek. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie się ładowało na stronę. Dlaczego? No dlatego, że się troszkę działo przez weekend i nie chciałbym tego odkładać do piątku. Mówiłem o paru rzeczach już w trakcie live'u, streamu, ale było wyjątkowo mało osób tym razem, więc ten filmik właśnie jest po to, żeby o nich powiedzieć. No, bardzo istotna sprawa ze Stanów Zjednoczonych, powinienem włożyć czapeczkę, ale to tak naprawdę nie dotyczy Trumpa i Make America Great Again, ale decyzja Kongresu Stanów Zjednoczonych, Izby Reprezentantów, jeszcze tam Senat jest oczywiście, mówi, że tak naprawdę powinno się nie dopuścić do ukończenia Nord Stream 2. Chociaż Biden powiedział, że zwalnia projekt jakby, jego administracja, to reprezentanci, i to tak naprawdę na wniosek demokratów, przegłosowali poprawkę, która blokowałaby zniesienie sankcji na Nord Stream w przyszłym roku, który zapowiedział Biden. I to jest bardzo, bardzo sensowne. I autorami poprawki na 2022 są kongresmeni Andy Harris i Mercy Kaptur, można powiedzieć. Mercy Kaptur to jest członkini Partii Demokratycznej o polskich korzeniach. Obydwoje są demokratami i kongres bardzo ładne stwierdzenie, kongres USA ponadpartyjnie stoi po stronie naszych sojuszników z Europy Środkowej i Wschodniej przeciwko złośliwym wpływom Rosji i przymusowi energetycznemu, zapewniała na Twitterze amerykańska polityk właśnie, czyli Mercy Kaptur. Super, super, super informacja, bardzo, bardzo mnie to cieszy. I słuchajcie, no, rzecz, o której trudno nie mówić, no dwa wydarzenia polityczne w przeciwstawnych obozach, jedno kongres PiS, na którym wprowadzono, to chyba uchwała, ustawa, nie wiem jaki to będzie miał skutek, utrudniającą, uniemożliwiającą prawie wręcz nepotyzm, ponieważ prezes Kaczyński wreszcie przejrzał na oczy po kilku latach i powiedział, że stwierdził, że jeżeli PiS dalej tak będzie postępował, to na pewno przerżą następne wybory, ponieważ stali się partią tłustych kotów i znaczna część polityków myśli tylko o stanowiskach dla siebie, synekurach, dla żon, pociotków, dzieci i tak dalej. I szerzy się nepotyzm, wsadzanie kuzynów królika do spółek Skarbu Państwa i tak dalej, i tak dalej. No, o czym mówi od roku, pan prezes raczył w końcu zauważyć. Przepraszam za zachwianie obrazu przez chwilę. No i słuchajcie, powrót Chyrzego Roya, czyli Donalda Tuska do Polski. Potencjalna konkurencja usunęła mu się, czyli Budka zrezygnował, Arłukowicz zrezygnował jako wiceprzewodniczący Platformy. Oczywiście Budka jako przewodniczący, Kidawa jako wiceprzewodnicząca, no i utorowali mu drogę. Od razu został przewodniczącym PO. Jestem ciekaw, co na to Grześ Schetyna. Rafał Trzaskowski oczywiście, który liczył na przejęcie Schedy po Budce i to wkrótce, no jest rozczarowany. Nie rozumiem, skąd oni czerpią wiarę w to, że Tusk odmieni scenę polską. On ją już zmienił. Zniszczył ją przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej. Zniszczył tak, że w sposób prawie niewyobrażalny. Począwszy od tego, że wywołał razem z Komorowskim, a to głównie jego, bo Komorowski, umówmy się, nie jest geniuszem intelektu, więc raczej by tego nie wymyślił. Tusk wymyślił wojnę polsko-polską i rozpoczął ją po przegranych przez siebie wyborach w 2005 roku, przegranych przez PO. I on spowodował to, że nie było koalicji PO-PiS, na którą większość ludzi głosowała.
tylko zaczęła się wojna polsko-polska. Jest największym szkodnikiem w polskiej polityce ostatnich 30 lat, nie ulega żadnej wątpliwości, chociaż ostatnio Morawiecki usiłuje go dogonić, ale jednak Tusk jest największym szkodnikiem w polskiej polityce po tak zwanym uzyskaniu suwerenności, tak zwanym, no wiadomo, że nie uzyskaliśmy tej suwerenności. I wiara, słuchajcie, jego akolitów, czy tam, nie wiem, jego wyznawców, którzy no mają w D, za przeproszeniem, to, że facet uciekł ze stanowiska premiera na stanowisko urzędasa w Unii Europejskiej, całkowicie fikcyjne, znaczy całkowicie takie, no naprawdę, które kompletnie nie miał żadnej władzy, spełniał rolę figuranta. No, kwiatek do kożucha, mówię, szatniarz dla Junckera, podawał mu marynarkę, podtrzymywał mu, jak ten pijany się zataszał, podtrzymywał go i dlaczego? No dla kasy. Ponieważ oczywiście jego pensja w Unii Europejskiej no wielokrotnie, na stokrotnie przekraczała to, co mógłby zarobić jako premier Polski, a w sumie to chyba kilkudziesięciokrotnie, jak się policzy później odprawy, którą tam dostał, to spokojnie. I ten człowiek, uciekając, robiąc, narobił strasznego bałaganu. Doprowadził do likwidacji praktycznie wielu polskich zakładów pracy. Doprowadził do wyprzedaży wielu naprawdę sensownych firm. Doprowadził do bankructwa firm, które współpracowały z zachodnimi budowniczymi stadionów i autostrad, bo to jego rząd zezwolił na takie praktyki, że nie płacono podwykonawcom i zrujnował tysiące polskich firm. No teraz wraca w glorii jakiejś, nie wiem, zbawcy demokracji? No wolne żarty. Wolne żarty, proszę Państwa. Oni są głupsi niż myślałem, naprawdę. No i Tomek Lis, który po prostu mówi, że nowe rozdanie, piłka znowuż w grze i tak dalej. No ten facet jest po prostu chorym z nienawiści kretynem. Naprawdę jest cymbałem totalnym. On jest w jakiś sposób tam... nie no... wyedukowany, bo nawet nie jest inteligentny. Bo człowiek inteligentny to potrafi się dostosować do zastanej sytuacji, a ten kretyn po prostu siedzi w tym swoim kokonie, który sobie zbudował po prostu i wyroczni medialne i kompletnie nie rozumiem, dlaczego Springer nie robi z nim tego, co już dawno, to chyba Newsweek chyba do Springera należy też teraz. Chociaż to chyba wszystko Amerykanie kupili w tej chwili. Kompletnie nie rozumiem, dlaczego nie kopną go w tyłek, tak jak chcą kopnąć Michnika, bo tylko im finansowo absolutnie szkodzi. I liczenie na to, że Tusk będzie nową jakością w Polsce, no po prostu to jest dramat. I tak słusznie Łukasz Warzecha zauważył w Do Rzeczy, najwyższy czas, żeby obydwaj przywódcy, czyli zarówno Donald Tusk, jak i Jarosław Kaczyński, przeszli na emeryturę, bo od dawna nie robią nic twórczego, skazują tylko nas na wojnę plemienną. I co tu... słuchajcie... no tak, kolejne wezwanie do... Tutaj pan Marek... człowiek, którego bardzo szanuję, Marek Jan Chodakiewicz, właśnie też kolejny artykuł o Jedwabnym, że no tak naprawdę ekshumacja byłaby niezbędna. Ekshumacja w Jedwabnym byłaby niezbędna, żeby naprawdę stwierdzić, co tam się dzieje, bez patrzenia na to, czy zwłaszcza w tej chwili, jak relacje są napięte w tym momencie, to natychmiast powinna być tam ruszyć ekipa z IPN-u i po prostu zacząć grzebać. Z oczywiście z należytym szacunkiem dla zwłok, ale mówię, no przecież znamy przykłady, i to także w Warszawie, no przecież wielokrotnie gminy żydowskie sprzedawały miejsca, gdzie pochówku swoich współbraci
pod deweloperkę, przenoszono i jakoś wtedy im to nie przeszkadzało. Teraz nagle straszne larum się. No, klasyczny przykład, teatr żydowski w Warszawie. Najpierw męczyli po prostu miasto, żeby mi dała we władanie. No, wybudowany po wojnie budynek, przecież, bo to nie był budynek, który ocalał przed wojną. Zresztą mocno sponsorowany zarówno przez władze Warszawy, z tego co wiem, jak i przez rząd. A później jak już to uzyskali, no to natychmiast wyburzyli, tam teraz straszy przy Placu Grzybowskim pusty plac od paru lat. Dostali oczywiście lokal na swoją działalność, a to sprzedali jakiemuś deweloperowi albo chcą sprzedać jakiemuś deweloperowi, bo to jest działka na wagę złota, dosłownie, bo ścisłe centrum Warszawy, no idealne położenie na kolejny apartamentowo-biurowiec. No tak to z nimi niestety jest. I moja niechęć do właśnie tych biznesowych Żydów nowojorskich nie ma nic wspólnego i nie jest sprzeczna z moją sympatią dla państwa Izrael. Nie tego państwa Izrael, który w tej chwili występuje przeciwko Polsce, bo to są jego bieżące, aktualne władze, ale tego państwa, które zostało stworzone głównie przez emigrantów z Polski i które no, trzyma porządek na Bliskim Wschodzie. Bo gdyby nie ono, to tam byśmy zalani zostali już przez Islam naprawdę z 10-15 lat temu, bo gdyby oni tam nie mieli z kim się tłuc, to kolejne miliony więcej chciałoby przybyć do Europy. Taka jest brutalna prawda. I niemieckie media, słuchajcie, komentują powrót Tuska. Spektakularny comeback, no po prostu bardzo spektakularny. Chyży Rój przyjechał i powiedział, że chce się tego. Mówią, że oczarował słuchaczy swoim przemówieniem i atakami na rząd PiS. No, całe jego przemówienie, z tego co wiem, można określić tymi 5-8 literkami, tymi gwiazdkami, prawda? To większość przemówienia było, a to tak samo jak pani Lampard wyszła i też wrzeszczała to samo. No, to mniej więcej takie samo urokliwe. Oczywiście ten jest bystrzejszy, bo on jest po prostu medialnie, Łajza jest po prostu świetna, naprawdę. No, i po prostu potrafi zapanować nad emocjami i jego jest teflonowy po prostu, jest taki, znaczy może nie teflonowy, on jest teflonowy, to jest Morawiecki, a ten jest jaki można powiedzieć, kewlarowy, chyba to jest dobre określenie. I co tu jeszcze było? Tak, że powiedział, że trzeba odebrać, a nie to jakiś tam, a ta słynna Gabriel Lasser, no wyjątkowa gnida w Tageszeitung napisała, że trzeba odebrać władzę narodowym populistom. I jeszcze było coś tutaj ciekawego. No i ktoś tam powiedział, że co to, aha, że wystarczyła chwila przy mównicy, by zrozumieć, dlaczego wiele osób pragnęło jego politycznego przywództwa. No jakie polityczne przywództwo? No, macher po prostu i nic więcej. Moi drodzy, to na razie wszystko, sporo się dzieje, więc może nie będę czekał do piątku, ale chciałem się tymi jakby najważniejszymi informacjami, znaczy skomentować je, nie podzielić. A jeszcze, przepraszam, nie, jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Tutaj Lucius puścił mi link do wystąpienia, do fragmentu, taki obszerny fragment 18 z lotu Wolnych Ludzi, Harmonia Kosmosu. No, powiem tak, że w życiu bym tego nie otworzył sam, gdyby mi Lucius tego nie wysłał, dlatego że jak ja słyszę Harmonia Kosmosu i tak dalej, to mi się jakaś ezoteryka od razu przed oczami staje, której nie znoszę po prostu, bo jest niezgodna z wiarą w Boga i to nie są moje klimaty. Wszystko, co trąci ezoteryką, to jest dla mnie złe. Wszystko. Dosłownie. I natomiast szczęśliwie Lucius mi tam napisał, żeby obejrzeć od drugiej godziny z minutami. Jest wystąpienie pana Jerzego Zięby. Bardzo sensowne. Naprawdę. O ile, jak mówię, mam do niego trochę zastrzeżeń, jeżeli chodzi o cenę suplementów. Natomiast oczywiście olbrzymi szacunek za to, co zrobił dla uświadomienia ludziom spraw związanych z ich zdrowiem. Tego przede wszystkim, że sami powinni dbać o swoje zdrowie, a nie liczyć na lekarzy, bo lekarze nie chcą i nie potrafią tego robić. I za to mu chwała.
za jego terapię ukryte. Zdaje się, ma być trzeci tom, czy już wyszedł, nie wiem. Ja czytałem tylko dwa pierwsze. I pierwszy tam naprawdę w pewnym stopniu, w dużym stopniu zawdzięczam mu swoją kondycję, swoje wyzdrowienie i tak dalej. Zresztą jak dwa lata temu bodajże nasłano na niego prokuratorów i zamknięto mu magazyny, tam 20 parę milionów złotych w towarze w magazynie, w magazynach, i no pewnie go chciano aresztować, gdyby nie to, że był w Stanach, to nie wiadomo, jakby to się skończyło. No to nagrałem taki filmik od Pieprz się od Jerzego Zięby i on mi zresztą, ktoś mu go puścił to i on mi odpowiedział w swoim filmiku, podziękował, puścił ten mój filmik. To było miłe. No, po raz pierwszy miałem 6 tysięcy osób oglądających film w krótkim okresie czasu, bo oczywiście kanał pana Jerzego Zięby jest niezwykle popularny, więc mnie trochę, mocno mnie rozreklamował. Natomiast uważam, że trochę tańsze mogły być suplementy, które są dobrej jakości, ale przydrogawe. Ale to jest jego biznesowa sprawa i tak dalej. Natomiast bardzo mi się spodobało jego wystąpienie właśnie na tym 18. zlocie wolnych ludzi, ponieważ no tam, z tego co wiem, już grupa oszołomów się zebrała, którzy no nie wiem, no marsz na Warszawę ogłaszają i tak dalej, którzy chcą powstania. I ja powiem, że ja też się na to złapałem, bo słuchajcie, pamiętacie jak był 20 marca ten marsz, no który tam, no policja nas tam zatrzymała w tym kotle pod Politechniką, to ja mówię, musimy zrobić następny i też chciałem do tego nawoływać. Dopiero no, żona Marka Sawickiego, pastora, powiedziała mi: Adam, ty masz działać konstruktywnie, a nie burzyć. Co zrobiłeś w celu budowy czegokolwiek, że chcesz burzyć? I ja to zrozumiałem, że to jest prawda. I naprawdę, drogą do zmiany Polski jest budowanie, przeobrażanie, a nie rujnowanie i nie burzenie. Ja mówię te wszystkie rzeczy, zasłużenie zły opis, który mówię, ale byłbym ostatni, który bym, nie wiem, namawiał do jakichś aktów terroru, fizycznych działań. Nie. My mamy się skonsolidować, my mamy wybrać jak najwięcej swoich reprezentantów i wygrać wybory i zmieniać prawo. My, to znaczy środowiska prawicowe. I tutaj rzeczywiście WIR, czyli wolność, poczekajcie, jak to jest, weto, no i skleroza moja, w każdym razie na końcu jest referendum, to jest wolność, przepraszam, weto, inicjatywa, referendum, tak, czyli weto niewłaściwych rzeczy, inicjatywa ustawodawcza i referendum w tej sprawie, tak. I to jest bardzo sensowny ruch i tak uważam, że wszystkie środowiska prawicowe powinny zjednoczyć się, bo to nie jest partia, ale i to nie znaczy, że ja gdzieś tam zrezygnowałem z planu tworzenia partii, absolutnie, tylko to musi poczekać parę miesięcy z różnych powodów, bo musi być inny cykl. Dla mnie najważniejszym jest edukacja, wychowanie młodych ludzi, zmiana myślenia ludzi. To jest dla mnie, zresztą widzicie, ja to, co ja w tej chwili robię, zrezygnowałem z taniej sensacji, robię filmiki o filozofii, o myśleniu, o sztuce, kulturze w ramach tego, że uważam, że doprowadzenie do zmiany myślenia, do otwarcia ludziom oczu jest najważniejszą rzeczą, jaka jest w tej chwili. Najważniejszą. Chodzi o to, że jak będą następne wybory, żeby grupa świadomych obywateli, i ja bardzo liczę na tych, którzy dzisiaj mają 16 lat, 17, 18, da nam 30 któregoś roku życia, dotrze się do nich, zrozumieją i zagłosują tak, jak powinni. Nieważne, czy oni zagłosują na taką, inną partię, ważne, żeby zagłosowali za wartościami konserwatywnymi i za wiarą. Niezależnie, czy oni są prawosławnymi, czy oni są katolikami, czy są chrześcijanami innych dominacji, ale chodzi o to, żeby kierować się Słowem Bożym, ale takim prawdziwym, poprzekręcanym. I to jest cel tak naprawdę mojego życia chyba już. I mam nadzieję, że z Bożą pomocą uda mi się to robić. Znaczy wierzę w to, nie to, że mam nadzieję, wierzę w to. Ale WIR jest
sensowne, dlatego że wtedy te środowiska mogą wybierać swoich reprezentantów i niech oni w swoich środowiskach lokalnych startują. Bo oczywiście podstawą do tego wszystkiego jest doprowadzenie do tego, żebyśmy głosowali na ludzi, których znamy, nie na listy wyborcze. Nie na pana, który dzisiaj jest senatorem albo posłem z Lubelszczyzny, a w następnych wyborach będzie zachodniopomorskiego. To jest skandal, to jest w ogóle niedopuszczalne. Lokalne, samorządne takie wspólnoty, które znają i mogą rozliczyć osobę, którą wybierają później. A nie jakiegoś anonimowego pana, który dzisiaj tutaj jest, otwiera biuro wyborcze, a za 4 lata będzie startował z innego. Nie, po prostu nie. Nie ma zgody na takie historie. I chwała panu, polecam ten, to mówię od 2 godziny, to jest, słuchajcie, to się nazywa 18 zlot wolnych ludzi, harmonia kosmosu. Tutaj strasznie panu Jerzemu Marcin Bustowski przeszkadzał, no, aż całkowicie bezsensownie, ale nieważne, no, nieważne. Natomiast to jest na kanale Andy Chojnickiego. Zobaczcie konkurencję. Polecam. Oczywiście nieprawda. Nie jestem żadną konkurencją dla pana Andy Chojnickiego, ani on dla mnie. I polecam od 2 godziny, chyba 2 minuty wystąpienia pana Jerzego Zięby. Naprawdę warto posłuchać i warto zastanowić się nad tym, żeby wprowadzić to w życie. Moi drodzy, to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pewnie już w środę w takim razie.